No siemaneczko wszystkim. Dzisiaj chciałem nagrać mały update, jak wygląda Pepino. Ponieważ kilka z Was pytało się, jak tam zimować i jak uprawiać w ogóle to Pepino. No to takie, można by powiedzieć, prawie podsumowanie po sezonie Wam powiem, jak to wygląda. Jedno Pepino. Taki krzaczor, o, takie coś było wsadzone w grunt, w ogródku. No i ono po prostu poszło w liście, rozrosło się masakrycznie. Co chwila dawało pąki kwiatowe, ale niestety nie wiem, czy to potrzebuje jakiejś większej temperatury, żeby zawiązać owoc. Żaden owoc w gruncie się nie zawiązał. Także u nas w polskich warunkach ja zalecam po prostu hodowanie pepino w szklarni, tak? No bo zobaczcie, to jest pepino moje, które stało w szklarni. Jaki jest efekt, tak? Tutaj mamy trzy owocki, może ja pokażę z ręką. No już konkretne. Już dostały fajne te przebarwienia. Oczywiście pepino jest dojrzałe, jak już ma taki kolor pomarańczowo-żółty, także myślę, że jeszcze ze 3 tygodnie, może miesiąc, te będą musiały powisieć, zanim dojrzeją. O, zobaczcie, tutaj kolejne gruchy wiszą. No i oczywiście to jest taki krzaczek, który cały czas, jak się nim prawidłowo opiekujemy, kwitnie, tak? Kwitnie i chce owocować. No ja już mu tę część kwiatów pozrywałem. Obrócę troszkę, to Wam pokażę jeszcze tutaj. O, jeszcze tu są kolejne owocki. Także ma tego trochę. No i tak, pepino boi się zimy, boi się mrozu, więc trzeba na zimę chować je do szklarni. No, opiekujemy się podobnie jak tamarillo, tak? Oczywiście zimą ograniczamy podlewanie, żeby roślina sobie odpoczęła. Jest to roślina wieloletnia. No i tyle. Jeszcze jakbyście chcieli sobie ukorzeniać, to jest roślina, która mega łatwo się ukorzenia. Zobaczcie, takie pędy. O, tutaj mamy już korzonki. Obcinamy. Wsadzamy w doniczkę. I roślina już za nas robi resztę. Zresztą zobaczcie tutaj na dole, jak widać. Roślina, no to jest taka, która bardzo, bardzo dużo wytwarza tych korzeni. Ja ją tutaj znacznie przerzedziłem. Zależało mi na tym, żeby dojrzały owoce, żeby roślina skupiła się na owocach, a nie na karmieniu, no, tej zielonej części, tak? No. Także to tyle. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. No, a owoce wyglądają konkret. Jak dojrzeją, będziemy próbować. No, także pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.